Kordiawcew. Na ławce rezerwowych do dyspozycji trenera Tadeusza Krawca pozostają Karol Krupa, Kasper Kokosza, zabrał pierwszy gwizdek dzisiejszego spotkania. Dalej na ławce pomarańczowo-czarnych Radek Mikołajek, Kamil Łopieć, Michał Grunt, Jakub Krawca i Damian Mężyk. Szkoleniowcem pomarańczowo-czarnych Tadeusza Krawca się dzisiaj dla samych siebie, ale to równie ważne punkty jak te, które graliby oczywiście mecze przy trybunach zapełnionych kibicami, którzy żywiołowo dopingować różne zaczęcie z dystansu. Domek Persona, piłka obudlewego słówka bramki strzeżonej przez Mikołaja Bożeleńskiego. Rozpocznie akcję swojego zespołu z 5 metrów. Tego z naszych graczy jednak wrócił po piłkę Domek Persona. Sprytnie zamarkował uderzenie lewą nogą, dobranie na prawą stronę do Dominika Heby. W polu karnym nie podkala. Bez konsekwencji. Proszę to pomarańczowo czarny. Domek Persona, sporo miejsca. Prawa noga jednak wiemy, że... Wisiej, Paweł! Wisiej! Panie Paulo! Wiecie, polu karnym. Miał Przemek Piwowarczyk. Zgrywa do kapitana. Drużyny Podhala niebezpiecznie. Strzał Przemka Piwowarczyka. Nie, wyżej! Marcin! Drużyny trenera Zbiedzia. Trzeba się też szkoleniowca Podhala. I budujemy atak do presu. Gracze Niedźwiedź jedną nogą na boisku, który mógł z pewnością wspomóc zespół jako zawodnik. Dużo miejsca po prawej stronie niebezpieczne. Brawo! W ostatniej chwili zablokowane uderzenie Arkadiusza Lewińskiego. Michał Nawrot. W ostatnim tygodniu dotykał piłkę. Wspominany przeze mnie Arkadiusz Polskowski. Dużo z powodu przezywa pomarańczowy zostawia swojego rywala i przejdzie swojego rywala Dominik Heba. Jest szansa na prawej stronie.
Nie Domek Persona. Próba wrzutki, jest szansa na przejęcie tej piłki. Jeśli nie udało się opanować tę piłkę, myślę, że w sytuacji sam na sam poradził sobie z golkiperem drużyny Podhala i mogliby się kibice, ci, którzy oczywiście oglądają, bo wiedzą Państwo, że przy pustym... Za to należą się brawa graczom pomarańczowym. Kapitalne zgranie Łukasza Jankowca. W idealnej sytuacji Wodek Puton sprytnie zakręcił defensywą. Kapitalna akcja Wodka Putona. Myślę, że kolejne brawa, porcja braw tych z Państwa, którzy oglądają za pośrednictwem naszej telewizji dzisiejsze spotkanie. Zabrakło jedynie lewym Podhala. Skakuje Łukasz Jambrus. Opłaciło się błąd. Kurwa masz, to wymyśla swoje granie. Jest szybciej trzeba było zagrać tę piłkę do Domka. Teraz uderzenie. Było niebezpiecznie, poślizgnął się golkiper. Jednak na 11 metrze nikt nie asekurował tej akcji. Trzeba szybko wracać niebezpiecznie. Chce Podhala czwórką, przesuwają się do okolicy naszego pola karnego. Jednak kapitalnie Władek Kupiawce do Drobniaka. Jest Przemyk. Dwa strzały z dystansu, niebezpiecznie. Na 30 metrów piłka niewiele na poprzeczką trafi strzeżącą. Do niego piłka chyba klepa, jednak nie ze zwodem. Szuka Łukasz Jankowca. Przechodzą do presji. Po stracie piłki walczy o Dominika. Niebezpiecznie po prawej stronie urwał się. Kapitalnie Paweł Czajkowski wjeżdża w ulicę Przesławki, faulowany będzie. Będzie sytuacja około 20 metrów od bramki Mikołaja Żeleńskiego. Kapitalna miejscówka brawa jest w planie uderzenia. Domek Persona. Po uderzeniu w mur poprawka dała prowadzenie do nieporozumienie w rozegraniu tej akcji, ale walczący do końca szybkości. Ostatni akcji ofensywnej widzimy pomarańczowo czarny. Wodek Puton dostrzegł. Na ostatniej akcji pierwszej części spotkania odrzutu wolnego kapitan drużyny Podhala Michał Nawrot. Idealnie dograna piłka w okolice. Jeski, Zielonce, Renat Zacharski. Ta po dośrodkowaniu z prawej strony wyglądała na poprzeczce i zbudziło groźnie. Zabrakło asekuracji z Nowego Targu. I w tym momencie właśnie Artur zakończył spotkanie pomiędzy ekipami KSO 1929 i dosłownie minuta, przepraszam, chyba 32. Spoglądam w tej chwili na zegarek, gdyż zegar na stadionie przy Świętoczyskiej nie funkcjonuje. Dzisiaj Artur Klowskowski i 29. Arkadiusz Lewiński z numerem 33. Naszym zawodnikiem wyjściowym w składzie drużyny gości Pep Drobniak. Pomarańczowo-czarni, Franciszek Konrad Zacharski, Paweł Czajkowski z numerem 4, Franciszek z numerem 6, studentem Dominik Chyba z numerem mecze te decyzją. Wszyscy są w stanie przygotowani, będzie realizowany podobnie jak to dzisiejsze spotkanie. Przy pustych trybunach i niewygodnej akcji kapitan pomarańczowo-czarnych Paweł Czajkowski. Dobre uderzenie z dystansu. Odprowadził wzrokiem piłkę Mikołaj Bożelański. Dobra. Boisko opuszcza Patryk Chyba, któremu oczywiście dziękujemy za dzisiejszy występ i zajmuje grunt. Niewygodujące. Adrian niżej! A teraz drugie części spotkania za nami. Szkoda, że zwlekał Kowalczyk. Wywalczył tam Łukasza Jabroza. I mamy wyrównanie!
Kapitalnie! Kapitalne uderzenie, piłka po rikoszecie i najlepszy strzelec pomarańczowo-czarnych Łukasz Jamroz zdobywa swoją już szóstą bramkę w sezonie. Brawa dla zespołu. Wspominałem o tym, że nie dostrzegł z prawej strony swojego kolegi Łukasz, przepraszam, Jakub Kapsa, ten spojrzał na wolne miejsce, gdzie Łukasz Jamroz i szósta bramka Łukasza Jamroza i ekipie Tadeusza Krawca. Jest niebezpieczny zbyt wolnego miejsca dla graczy drużyny z Nowego Targu. Muszą zdecydowanie przesunąć się bliżej swoich rywali defensorzy pomocnika, który ma podłączać się chyba do akcji. Niebezpiecznie. Pole do Łukasza Jamroza. Rozgrywa piłkę z Kubą. Dobre podanie na prawą stronę. Tam jest Tomek Persona. Tylko jeden defensor. Krzyczy przejął opaskę od Michała Nawrota. Jeszcze jedna zmiana w drużynie. Zmiana do przekraczy. Skoro tu z przodu nie ma bardzo komu dograć, pojawia się Radek Mikołajek. Dwóch defensorów drużyny. Podhala Michał, zgranie piłki, nie opanował jej dokładnie Łukasz Jamroz, wybijają na nasze nieszczęście, niebezpiecznie gracze Podhala, którzy wychodzą z szybką kontrą. Sebastian Dziedzic w indywidualnej akcji dogrywa na lewą stronę, tam za dużo miejsca. Gdyby była ściana, zaznaczylibyśmy kredą, tak wysoko jeszcze piłka dzisiaj nie lecimy do piłki, jeden z graczy drużyny przyjezdnych, Tomek Persona, chyba inaczej rozwiąza tą akcję. Radek Mikołajek na boisko opuszcza grający z numerem 6 Kamil Sołtykiewicz. Dziękuję za gracze, gość Przeprawca na obiekt. Dominik Heba, dośrodkowany, jest szansa, dlaczego nie trafił tej piłki? Paweł Czajkowski, rzutka w pole karne, przejmują piłkę gracze. Podpala jest ich do jednego więcej niż podopieczny Tadeusza Krawca. W dzisiejszym spotkaniu nie będzie po raz ostatni za Gizem prowadzący zawody.